risen. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sarge, a to jest ostatni odcinek naszej serii Zagrajmy w Risen. Dzisiaj wreszcie poznamy finał tej historii, która na moim kanale ciągnie się już przez ponad 2 miesiące. Jest to zdecydowanie najdłuższa seria na moim kanale, dlatego z tym większą przyjemnością będziemy się ją kończyć. Tym bardziej, że przygoda była naprawdę ciekawa, ale jeszcze zanim to zrobimy, zanim doprowadzimy do finału, to mamy tu jeszcze coś niezałatwionego, mianowicie zadanie poboczne polegające na znalezieniu wszystkich kamieni teleportacyjnych. Zostały mi tylko 2, więc postanowiłem je zebrać. Ja już sobie sprawdziłem, gdzie one są, więc nie będę tutaj szukał na ślepo, tylko udam się w wyznaczone miejsca. Jestem teraz tutaj, a muszę udać się w to miejsce gdzieś, gdzie tutaj jest ruina, czy tam świątynia. Jesteśmy teraz przed domem Jana, tego bandyty, którego spotkaliśmy właściwie na początku gry. No ale dobra, nie przedłużajmy, tylko ruszajmy. Tutaj powinniśmy znaleźć jeszcze człowieków. Już pierwszego widzę. I oni powinni mieć właśnie kamień teleportacyjny. Dobra, jedno uderzenie mieczem wystarczyło. Tutaj tak samo. Jeszcze wilk. Okej. Przeszukajmy ich. Ten nic nie ma, więc pewnie ten drugi będzie miał. Wow, ty też nie masz? To jeszcze ktoś tu musi być chyba. Ajajaj, zaskoczyłeś mnie. No to chodź. Dobra, i on powinien mieć kamień. 13 już. Tak jest. Teleportacja do południowo-zachodnich ruin. 13 na 14. I zostało już nam tylko ostatnie. Został nam ostatni kamień. Tutaj jest. Więc najbliżej mamy tutaj, do świątyni na równinie. Szybko się tam przeniesiemy. Niech to tylko sprawdzę, która to jest kamień. Okej, to jest to. Do tej świątyni już wchodziłem, więc nie muszę tam sprawdzać. Już tam kiedyś byłem. Okej, i teraz wylądowaliśmy tutaj. A żeby się dostać w to miejsce, muszę tutaj przejść trochę naokoło. Mianowicie wejdziemy tutaj na górę. Podobnie muszę okrążyć, jak wcześniej kiedyś musiałem okrążyć po jeden z grobów Stalowobrodego, więc doskonale tą drogę znam. Tylko że wtedy jeszcze chyba nie mogłem zdobywać sobie właśnie kamieni, z tego co pamiętam. Postanowiłem, że zbiorę te kamienie, żeby już naprawdę wszystko mieć skończone. No, może nie wszystko, bo nie zrobię już tego zadania. Ono polega na złożeniu druidowi Eldrickowi raportu o świątyni. Ono polegało na tym, że musiałem te wszystkie takie słupy jakby zbadać w tej świątyni. Ja niestety ich nie zbadałem. No już tego nie będę robił, bo to by za bardzo zajęło zbyt wiele czasu. Tamta świątynia jest całkiem duża, więc całkiem możliwe, że mogłem coś pominąć. No dobra, teraz załatwimy was. Okej. Teraz chodźcie wy. Ajajaj, trochę obrywałem. No nic, ale zaraz to się zmieni. Dobra. Jeszcze jeden. Okej. Przeszukajmy was. Zobaczymy, który ma kamień. Ty też nie. A więc ten ostatni chyba. O, jeszcze tu jeden miecz. Tak jest. Teleportacja do północnej świątyni. A więc zadanie wykonane. I to jest ostatnie zadanie, jakie wykonaliśmy przed ostatecznym finałem. Jeszcze jest jedna rzecz, którą chcę zrobić. Mianowicie w walce z tytanem ognia będę musiał użyć toporu. A pewnie wiecie, że ja w ogóle toporu sobie nie podwyższałem. Topór mi da wprawdzie plus 6 do walki toporem. Zaraz wam to pokażę. No właśnie, walka toporem plus 6. Ale to nadal mi będzie brakować 3 punktów, więc teraz te 3 punkty ulepszymy sobie u orka, który jest w obozie bandytów, więc tam też się przeniesiemy. Przed nagraniem tego odcinka sprawdzałem, gdzie to jest, kto mnie może nauczyć. I właśnie ork w obozie bandytów mnie może nauczyć. Na początku myślałem, że to jest Ukkos, też ork w mieście Harbor. Ale najwyraźniej już nie mogę się u niego niczego uczyć, chociaż kiedyś mogłem.
i on mnie niczego takiego nie nauczy. No ale na szczęście jeszcze pozostał właśnie ork, który sobie tutaj spokojnie żyje. Tak więc idziemy szybko do niego i dzięki temu będziemy mogli mieć najwyższy poziom walki mieczem w trakcie ostatecznej rozgrywki. Ok, topór drugi. Train me how to fight with an axe. You do not have an ogre's strength, so you must use the axe to help you. You need a lot of room to hit really hard. Take your axe. Use your whole body. Swing with all your strength. Your strength will help you defeat your enemies. Dobra, dzięki za rady, ale mógłbyś mówić trochę szybciej. No to teraz trzeci poziom toporu. Train me how to fight with an axe. Ogres fight with strength. Humans fight with skill. So think as well as swing. Yes. You can knock your enemy to the side with your axe. Push them. And you can hit them again. No i czwarty poziom walki toporem. Train me how to fight with an axe. Humans fight fast. Ogres fight strong. When you fight against a human, you must shove their weapon aside. Then you can hit them again. You must be fast. Work to make more than one strike. Hitting twice is better than once. Dobra, już więcej nie mogę podwyższyć, bo już nie mam punktów nauki, tylko 4 punkty mam. Ale to już mi nie jest potrzebne. Zobaczcie tylko. Walka toporem 4, ale teraz wezmę sobie młot władcy tytanów. I proszę bardzo, mam maksymalny poziom walki toporem. Tak więc jest po prostu idealnie. I punkty nauki przynajmniej nie poszły na marne. A więc cóż, teraz udamy się szybko do Ursegora. Najbliższa droga, żeby tam się udać, to tutaj. Tylko że kurczę, która to była... Który to był kamień? Teraz nie mam ich zaznaczonych. Czekajcie. To nie to. To też nie to. Dobra, zdaje się, że chodzi o wschodnią jaskinię wulkanu. Sprawdźmy to. Trochę jest to uciążliwe, że nie można sprawdzić, gdzie te kamienie nas prowadzą, ale okej, jestem w tym miejscu, gdzie chciałem, czyli tutaj. Ale tędy nie przejdziemy, tylko zdaje się, że szybciej będzie, jeśli pójdziemy tam dołem. A żeby już nie iść tutaj naokoło tam i później się zakręcać, to użyję szybko lewitacji, której mam pod dostatkiem. I przejdziemy sobie od razu do jaskini. Być może mógłbym zrobić cięcie, ale przynajmniej zobaczycie, jaka jest droga do ostatecznego celu. A i ja sobie też trochę przypomnę. Wow, ale... No chyba sobie żarty robicie. Jak to było w ogóle możliwe? Nawet nie wiecie, jak bardzo się wkurzyłem. Sami widzieliście, że byłem tuż nad ziemią, a klikając środkowy przycisk myszy, który powoduje między innymi właśnie zatrzymanie czaru, nagle teleportowałem się 100 metrów nad ziemią i moja postać zginęła. No kurde, naprawdę irytujące. Zwłaszcza, że zapis ostatni miałem przed ostatnią walką z jaszczuroczłekami, więc musiałem tutaj trochę poza anteną nadrobić znowu. Znowu przejść ten kawałek, czyli zawalczyć z tymi jaszczurami i nauczyć się walki nie mieczem, tylko toporem u ogra. No i jestem tutaj znowu. Teraz już naprawdę podlecę na samą powierzchnię. No i teraz. No. Aj, dobra, zapomnijmy o tym jak najszybciej, bo człowiek tylko się zdenerwował na ostatni odcinek w serii. No nic, w każdym razie jesteśmy z powrotem i przejdziemy sobie tutaj. Mam nadzieję, że dobrze idę, dlatego że już dawno tutaj mnie nie było.
No ale postaram się jakoś trafić. Okej, okay, jestem w dobrym chyba miejscu. Tutaj powinien być Jorgensen. Tak jest. A więc to oznacza, że musimy iść tędy. Być może jest szybsza droga, sobie zdaję sprawę. Ale też nie pamiętam już lepszej drogi niż ta, którą idę teraz. Tak więc muszę się tą zadowolić. No i dobra, i tu mam jakieś właśnie przejście. Tędy powinienem się cofnąć w miejsce, do którego chcę się dostać. Okej, okay, tu jest Brent, czyli idę zgodnie z planem. Teraz tutaj. I tu będzie taki most, który opuściłem. No właśnie. To było w jednym z dalszych odcinków wstecz. Ale ja chcę przejść przez most, który tutaj będzie za chwilkę. I on mnie powinien zaraz doprowadzić do Ursegora. Aha, jeszcze tak na marginesie, to zmienię sobie uzbrojenie, bo bohater założył... Wow, co jest? Oż ty. Nie spodziewałem się tego. A niestety gra mi się nie zatrzymuje, kiedy wchodzę do ekwipunku, więc mnie trochę poturbowali. Nieszczęśliwie. Dobra, w takim razie wyleczmy się. Jeszcze może mięso. No i sprawdźmy. Bohater mi w poprzednim odcinku założył tylko zbroję, a nie założył mi jeszcze hełmu lepszego. Hełmu Władcy Tytanów i lepszej tarczy. Dobra, teraz zdaje się, że mam już wszystko. Tutaj raczej nie widzę nic innego, co mogłoby być lepsze. No raczej nie. Tutaj mam pierścienie walki mieczem. Teoretycznie mi są teraz nie są potrzebne. Sprawdzę, jakie mam jeszcze. Walka kosturem, walka toporem jest nawet. Punkty życia. Ochrona przed obuchami i ostrzami. Być może to wezmę. Jeszcze sprawdzę inne. Już chcę naprawdę maksymalnie dopakować sobie postać przed tą ostatnią walką. Chociaż wiem, że to nie jest takie konieczne wcale. Dobra, to w takim razie zdejmiemy to. A weźmiemy sobie to. Ochrona przed obuchami i ostrzami plus 5. I jeszcze dodatkowo może maksymalna liczba punktów życia plus 10. Dobra. Tak jak mówiłem, mieczem teraz nie powalczę raczej, więc użyję topora. Tym bardziej, że to jest lepsza broń niż mój miecz. Obrażenia obuchowe 120, zauważcie. Dobra, idziemy w takim razie tędy i tutaj powinien być Ursegor za chwilkę. Tam właśnie jeszcze zostali ludzie Inkwizytora, którzy mnie atakowali. I tutaj widzę kolejnych, więc też z nimi zawalczymy. No chodź tutaj. No, jedno uderzenie wystarcza, żeby ich pokonać. Dobra. Okej. No i jest Ursegor. Tak więc ostatnia rozmowa pewnie. Sprawdźmy. 16 tysięcy sztuk złota na koniec mam. A mógłbym mieć jeszcze więcej, bo jeszcze mam do sprzedaży. Na przykład tutaj te pierścienie i amulety. No ale już nie sprzedawałem ich. Tak samo zresztą jak tutaj cała masa rzeczy, które mi już nie będą potrzebne właściwie. No ale dobra. Mogę mieć śmietnik w ekwipunku na koniec. To nie jest teraz istotne. No to pogadajmy z Ursegorem. Tam już jest Inkwizytor chyba. You have returned. Do you have the armor? Yes. I have found everything. Good. The world finds a man for each moment. This is your time. You are ready to face the Titan, to seal it within its prison once more. No pewnie, że jestem gotowy. What must I do? Go to the gate. The Titan will soon try to leave its prison. You must stop it. Okej, ale najpierw pewnie się muszę rozprawić z Inkwizytorem, który tu będzie mi przeszkadzał. I knew you would return, but it is too late now. The gate is closed, and the Titan will rise. Not if I can prevent it. You want to fight a Titan?
There is one little fact you overlooked. Without this ocular, you won't even be able to see the Titan. Then I guess I'll have to take it. You may be wearing Ursagor's armor, but you lack the will to win. You will perish, just like all the others. No to się jeszcze okaże. Wow. Bierzmy od niego ten monokl. No dobra, to była bardzo krótka walka. Przykro mi, Inkwizytorze. Oko, proszę, jest i monokl. I zaraz go założymy od razu. No niestety, Inkwizytor nie żyje, ale szczerze mówiąc, sam się o to prosił. Tak więc sprawdźmy. W takim razie nie chcę tutaj tych maksymalnych punktów życia plus 10, bo to jest nic tak naprawdę. Zamiast tego weźmiemy sobie monokl. Tylko gdzie on jest? To nie to. Teraz kurczę tego nie znajdę. Kurczę. A proszę, tu w ogóle jeszcze mam jeszcze jeden ten pierścień. Okej, ale gdzie jest monokl? Być może nie mogę go założyć. To też jest możliwe. Absolutnie. Aha, tu jest, dobra. Widać przez niego ukryte rzeczy, o proszę. Ochrona przed bronią kłutą plus 10 i ochrona przed obuchami i ostrzami plus 5. Jednak nie mogę chyba założyć. Szkoda. Chyba, że to amulet. Nie. No cóż, to chyba nie mogę jednak założyć. Okej, w takim razie wezmę sobie... A nie, ten pierścień już mam założony. Myślałem, że to jest drugi pierścień, ten sam. No dobra, to w takim razie wszystko. Musimy tylko postawić czaszkę ostatnią tutaj, ale najpierw jeszcze się wyleczę. Bo jeśli wejdziemy przez tą bramę, to nie ma odwrotu. Gra nam się zakończy, ale tak jak mówiłem, już wszystko wykonaliśmy, co się dało właściwie. Więc już nie chcę dłużej czekać. Czaszka Ursegora. Okej, i zobaczmy, co będzie za tą bramą. Oho, idealna arena na ostateczną walkę. Wow. To pokaż się, Tytanie. Szczerze, myślałem, że będziesz trochę większy. Ale dobra. Aha. Czyli tam... Wow. Ajajaj. No dobra, początek nieudany z mojej strony. Podłoga tam znika, gdzie te runy migają, więc muszę uważać. Kurczę, on cały czas też we mnie strzela, więc muszę być bardziej uważny. Dobra, wylecz się jeszcze troszkę. Okej. Wow. Muszę się najpierw zorientować. Okej, teraz tutaj. Ajajaj. O kurczę. No dobra. Przyznam, że jestem trochę zaskoczony. Na razie nie wiem, jak go pokonać. Aha, muszę też przytrzymać prawy, żeby odbijać pociski, tak? No dobra, musimy w takim razie wczytać grę. Za chwilę postaramy się go pokonać. No, przynajmniej nie jest ta walka aż tak łatwa, jak w drugiej części. Jeśli oglądaliście moją serię, to wiecie, o czym mówię. Chociaż podejrzewam, że ta walka też nie jest trudna, tylko że najpierw muszę poznać sposób na tego potwora. Ale szczerze, myślałem, że Tytan Ognia będzie dużo większy. Dobra, więc uważamy, gdzie stawiamy kroki. No proszę, i pociski są odbijane w jego stronę. Aha, i teraz atakujemy. Wow, tylko jeden raz wystarczy. Dobra, i co teraz? Okej. Ups. Tego muszę się wystrzegać.
Dobra. Wow, znowu bym oberwał. Dobrze, i co teraz? Okej, okay, przeskakujemy też nad falą uderzeniową. Więc już powoli poznaję jego wszystkie ataki. I znowu go atakujemy. Dobra, jedno uderzenie właśnie wystarcza, nie trzeba więcej. Muszę o tym pamiętać. Wow. Przeskakujemy. I jeszcze raz. Dobijmy go. Ajajajajaj. Dobra, mało brakowało. No, strzelasz we mnie? Szczerze, walka jednak nie jest jakaś strasznie trudna. Ej, zapomniałem podskoczyć. Teraz, kiedy już poznałem jego wszystkie ciosy, to nie sprawia jakichś wielkich problemów. Dobra, dobijamy go. Przeskakujemy. Dobra. I czekamy na dalsze ataki. Wow, szybko tutaj. Dobra. Ajaj, oberwałem sporo. Zapomniałem sobie aktywować, kurczę, miksturę większą na pasek, ale mam nadzieję, że jej użycie nie będzie konieczne. Bo tylko mam średnią miksturę w tej chwili. Ajajaj. No, strzelaj, strzelaj. Aj, zapominam o tym, kurczę. Muszę to przeskakiwać. Ale na szczęście wiele energii mi nie odejmuje. Dobra, oderwał. Okej. No i co jeszcze? Jakie niespodzianki jeszcze kryjesz dla mnie? Dobra, znowu dostał. Uważajmy teraz, żeby nie wpaść w przepaść. Wydaje się, że coraz więcej, kurczę, znika tych platform. Albo mi się tylko wydaje. A i znowu ten promień. Ach, oberwałem, kurczę. No nic, trudno. Ojej. Nie, 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 nie. Proszę. O kurczę. Ajajaj. No to cóż, wczytujemy jeszcze raz. Kurczę, tak mało brakowało. Dobra, teraz już będę musiał pamiętać o tym, żeby tutaj zapisywać grę w czasie tej walki, bo niepotrzebnie zaczynam teraz od początku. Ach, no to jest jedyny sposób, żeby on mnie pokonał. Kiedy ja skaczę, to on mnie może trafić i wtedy mogę spaść w przepaść. Poza tym walka jest naprawdę prosta. To ja jeszcze zapiszę sobie na oddzielnym save'ie. To jest to? Może na drugim. Okej. No i walczymy. Drogi Tytanie. Spróbujemy jeszcze raz. Już robię bez cięcia, dlatego że chcę zachować tą walkę taką, jaka jest. Ale tak jak mówię, po poznaniu jego ruchów nie jest większych problemów. Nie ma sprawia on większych problemów, żeby go pokonać. Dobra, uciekamy. Może od razu zapiszmy. Okej, znowu by mnie prawie w locie trafił, skubaniec. Dobra, przeskoczyliśmy nad falą. Nie dość, że poznajemy właśnie sposoby na niego, to jeszcze gra nam podpowiada, co mamy robić. Ciekaw jestem, ile razy muszę go uderzyć, żeby go pokonać. Że powinienem co każde uderzenie zapisywać grę. Tak też będę się starał robić. Dobra, zapis. No i co teraz? Znowu strzelasz? No nie. Tak, muszę unikać tego. Okej. Okej, oberwał, bardzo dobrze. Wow, mało brakowało. Kolejny zapis. I wracamy znowu do obrony. Po prostu wystarczy odbijać jego te pociski i wtedy on obrywa. Okej, przeskoczyłem. Teraz tutaj. Bardzo dobrze.
Okej, znowu oderwał. Zapisujemy i wycofujemy się. Tak więc walka w dwójce, narzekałem, że była prosta. Teraz też jest prosta, ale przynajmniej trzeba jakiś sposób na niego znaleźć. Nie to co w drugiej części właśnie, gdzie ograniczało się to właściwie tylko i wyłącznie do uderzania głównego przeciwnika. Może nie będę mówił jakiego przeciwnika, no bo nie wszyscy oglądali moją serię i nie wszyscy pewnie by chcieli wiedzieć, jak się gra zakończyła. Ale ze swojej strony od razu skorzystam z okazji i polecam wszystkim dwójkę, zwłaszcza jeśli podobała wam się jedynka. I też polecam obejrzeć moją serię, która jest na kanale cały czas. Dobra, ale dość gadania o seriach, trzeba się skupić na pokonaniu tytanu. Dobra. Ile jeszcze przeżyjesz? Już koniec chyba. When the gods left, the titans rose. Mankind was left to die. But one island has survived. One man has shown the way. The flame of hope burns bright. Mankind has risen. No proszę, już koniec. Wow, szybkie to było. Przyznam, że jestem trochę zaskoczony, dlatego że myślałem, że twórcy jednak zdecydują się na jakieś dłuższe zakończenie. Tymczasem co? Pokonaliśmy Tytana Ognia. Mieliśmy krótką wstawkę na temat tego... właściwie na temat czego. Po prostu mieliśmy krótką wstawkę, jak główny bohater pokonuje Tytana. Odszedł z tego miejsca, gdzie go pokonywaliśmy i na tym się zakończyło. Jeszcze słyszeliśmy przemowę na temat głównie poczynań naszego głównego bohatera. Jakiś lektor nam powiedział o tym, że ludzkość znowu powstała, czyli tytułowe Risen, dzięki właśnie poczynaniom naszego głównego bohatera. To było takie podsumowanie, które podsumowało właśnie wszystkie nasze dotychczasowe wydarzenia. Ale szczerze mówiąc, spodziewałem się, że jeszcze coś ponadto zobaczymy. Nie wiem, być może po napisach ewentualnie coś jeszcze jest. Jeśli tak, to ewentualnie to wam jeszcze pokażę po prostu. Ale jeśli nie, no to trochę szkoda. Ale dobrze, nie będę narzekał, bo ogólnie gra mi się bardzo podobała. Stawiając ją obok Risen 2, to myślę, że dwójka jednak mi się bardziej spodobała. Dlatego, że ogólnie poziom techniczny jednak widać, że już był wyższy. Twórcy się nauczyli przez te lata developingu bardzo różnych ciekawych sztuczek i generalnie, no nie powiem, że mnie bardziej wciągnęła, dlatego, że obie części mnie bardzo wciągnęły i właściwie można powiedzieć, że w równym stopniu, ale jednak widać, że w przypadku dwójki ten poziom techniczny jest już o te kilka lat wyższy, kilka lat do przodu. Jedynka przede wszystkim mnie urzekła tym, że bardziej przypominała Gothica, bardziej niż dwójka. Dwójka z kolei mnie urzekła najbardziej klimatem. Tam był fajny ten piracki klimat i te poszczególne wyspy, które odwiedzaliśmy,
naprawdę fajnie się eksplorowało. Tutaj lokacje były utrzymane bardziej w jednej stylistyce, a to też dlatego, że przez cały czas przebywaliśmy na jednej wyspie. No ale koniec końców gra mi się naprawdę bardzo podobała i polecam ją fanom RPG-ów, zwłaszcza takim fanom, którzy lubią Gothica i którzy przeszli wszystkie części Gothica. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Risena, to serdecznie Wam polecam. Warto, myślę, że zacząć od jedynki. Ja zacząłem od dwójki i też jakoś przeżyłem. Nie było jakichś wielkich nawiązań, ale jeśli macie taką możliwość, to zacznijcie sobie od jedynki, później przejdźcie dwójkę. Na pewno będziecie się świetnie bawić, jeśli lubicie tego typu RPG. Bo też trzeba przyznać, że Piranha Bytes robi takie specyficzne RPG, które trudno powtórzyć u innego dewelopera. Ale okej, no skoro mamy zakończenie serii, no to ja Wam już podziękuję wszystkim bardzo za uwagę. Dziękuję szczególnie tym, którzy wytrwali przez wszystkie odcinki. Naprawdę jestem pełen podziwu, dlatego że ten ostatni odcinek to bodajże 64. epizod. Czyli to jest najdłuższa seria na moim kanale, jakby nie patrzeć. Nawet dwójka tyle nie zajęła. I spodziewałem się tego, bo słyszałem, że jedynka jest dłuższa. Chociaż myślałem, że jeszcze dłużej nam zajmie, bo to jednak 8 odcinków różnicy chyba pomiędzy jedynką a dwójką. Tak więc wcale nie tak dużo. Myślę, że wypełniłem zdecydowaną większość zadań pobocznych w tej grze. Wątpię, żebym jakoś strasznie dużo tutaj ominął. Tego druida Eldrika nie udało mi się zadania wypełnić, no ale to już mniejsza o to. Najważniejsze, że świetnie się bawiłem, bo co tu dużo mówić. Tak jak mówię, właśnie gra mi się podobała i bardzo dobrze się bawiłem. Nie żałuję, że ją zakupiłem, więc jeśli jeszcze się wahacie, to mam nadzieję, że moja seria ewentualnie rozwiała wasze wątpliwości na plus czy minus. To już zależy od waszych upodobań oczywiście. No cóż, dziękuję wam wszystkim za uwagę. Na moim kanale w najbliższym czasie pojawią się nowe serie. Tradycyjnie nie chcę zdradzać, jakie to są serie. Zobaczycie sobie w najbliższych dniach po prostu. I to by było chyba na tyle. Nic więcej już chyba nie mam do dodania. Na temat gry się wypowiedziałem, na temat zakończenia się wypowiedziałem, na temat serii tak samo. Tak więc dajcie znać w komentarzach, jak wam się seria podobała. Aha, może jeszcze powiem coś na temat Gothica, dlatego że wiele razy pytaliście się mnie, czy zrobię kiedyś let's playa z Gothica. I moja odpowiedź brzmi, zastanowię się nad tym, to znaczy mam na to dużą chęć, tylko że wtedy chciałbym nagrać całą serię, może nie całą serię, no też to zobaczymy, jak to by poszło, ale ja przeszedłem tylko jedynkę i to nie całą, więc przechodziłbym sobie Gothica niejako na nowo i to byłoby dla mnie świeże. A Gothic mi się bardzo podobał, więc chętnie bym sobie to przeszedł. Tylko że po prostu zdaję sobie sprawę, że taki RPG zajmie naprawdę dużo czasu i na razie niestety nie mogę sobie na to pozwolić, żeby rozpocząć serię właśnie z tej gry, czyli z Gothica. Jeśli będzie seria z Gothica, to podejrzewam, że dopiero w przyszłym roku, kiedy już trochę mniej będzie premier. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak więc na razie się w najbliższym czasie Gothica nie spodziewajcie, ale w przyszłości kto wie, to jeszcze sobie zobaczymy. Ja tymczasem wam wszystkim dziękuję za uwagę i zostawcie kciuka w górę, jeśli odcinek i w ogóle cała seria wam się podobała. I dajcie znać w komentarzach, jak też właśnie, jakie są wasze odczucia po całej serii. Domyślam się, że większość osób przeszło już Risena, więc doskonale wiedziało, czego się spodziewać. Ale okej, tutaj jest w ogóle już koniec napisów chyba. O, proszę bardzo. Jest. So, you made your choice then. I made my choice. And we're all still alive, for now. You sealed the Titan inside the mountain. That Titan, anyway. There are still other Titans out there. But with this armor, maybe we stand a chance. You're going to fight them all, alone. If I have to. They need to be stopped. That's my choice. Whether I do it alone, that's yours. Okay. I teraz tak naprawdę dopiero mamy koniec, więc cieszę się, że wytrwaliśmy do końca przy napisach.
mieliśmy zdjęcie ekipy deweloperskiej, ale to, co jest najważniejsze, to słyszeliśmy rozmowę pomiędzy głównym bohaterem a Patty. I tutaj główny bohater opowiadał o tym, że pokonał Tytana, ale że to jeszcze nie wszystko, dlatego że są jeszcze inni Tytani, których trzeba pokonać i że to jest zadanie przeznaczone dla niego, żeby to zrobić. Patty się trochę dziwiło, że zamierza to zrobić samotnie, ale główny bohater wyraźnie jest bardzo zdeterminowany, żeby to zrobić. Tak więc twórcy to zrobili furtkę dla drugiej części. No i jak wiemy, w drugiej części główny bohater rzeczywiście chce pokonać wszystkich Tytanów pozostałych, więc fajnie, że takie na koniec nawiązanie się pojawiło. Ale okej, bo ja już kończyłem, tak więc teraz naprawdę już kończę. Wybaczcie za te przedłużenie. I dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!